Zespół ten dotyczy występowania ogólnych i miejscowych dolegliwości pojawiających się na około 7 dni przed miesiączką. Jest on związany z czynnikami stresowymi, a także z cyklicznie powtarzającymi się zmianami wydzielania hormonów w jajniku. Nie występuje u kobiet z cyklami nieowulacyjnymi. Objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego są różnorodne. Najczęściej występują obrzęki, zmiany nastroju, bolesne miesiączkowanie, bóle głowy. Stwierdza się także niewielkie podwyższenie stężenia prolaktyny w drugiej fazie cyklu i hiperestrogenizm. Leczenie jest wielokierunkowe. Polega na stosowaniu leków moczopędnych, diety niskosodowej. Stosuje się też leki hamujące wydzielanie prolaktyny i progesteron. Pomóc też mogą środki antykoncepcyjne hamujące owulację.